No cóż, z mojej perspektywy, w naszym wykonaniu, bo to chcę ocenić, całkiem niezły mecz. Myślę, że kilka sytuacji sobie dobrych stworzyliśmy już w pierwszej połowie. Powinniśmy wykorzystać. Tak się nie stało. No niestety tak czasami bywa, że się ma sytuację. Może czasami nawet w pewnych momentach dłużej posiadaliśmy piłkę i sobie nieźle ją operowaliśmy, no a to nie przyniosło skutku. Broń trochę odważniej w drugiej połowie. Na pewno i nie ustrzegliśmy się błędu przy stałym fragmencie. Tracimy bramkę, trochę pewność taka nasza podważona, no ale na pewno gdzieś próbowaliśmy do końca. Tu dziękuję drużynie na pewno za postawę i walkę do samego końca, zwieńczone bramką. Także no wiadomo, to celem zawsze jest zwycięstwo, no ale w takich okolicznościach, gdzie przegrywaliśmy, ten remis musimy uszanować, chociaż może rozliczenie punktowe nie ma w tym momencie dla nas większego znaczenia, no ale niemniej jednak zawsze to inaczej niż porażka. Także z postawy na pewno młodych zawodników, bo teraz, jak już powtarzam to któryś raz, większą ilością zawodników młodzieżowych wychodzimy i to też jest jakby dobry sygnał z ich strony do tego, żeby w przyszłym sezonie powalczyć o miejsce w pierwszym składzie. Dziękuję. Pierwsza połowa, myślę, że Świt przeważał i tam był błąd taktyczny, ponieważ w przygotowaniach do meczu stwierdziliśmy, że będziemy wychodzili środkowymi pomocnikami do przeciwników, którzy rozgrywali na trzech i jak się okazało, zostawialiśmy zbyt dużo miejsca. Zmieniliśmy to w przerwie i zaczęliśmy wychodzić skrzydłowymi, dlatego też nam było troszeczkę łatwiej odbierać tą piłkę i zaliczyliśmy kilka tych odbiorów w drugiej połowie. I tak jak powiedziałem, uważam, że pierwszą połowę dużo dłużej Świt jakby utrzymywał się przy piłce, tak w drugiej połowie myślę, że sobie mieliśmy więcej my. Bramka dosyć szczęśliwa ze stałego fragmentu gry, jednak później mieliśmy 2-3 wyjścia z kontratakami, sytuacje gdzieś tam po rzutach rożnych, gdzie to szczęście się nie uśmiechnęło do nas, a w 92 minucie uśmiechnęło się do Świtu właśnie ze stałego fragmentu gry i niestety nie mamy jeszcze dzisiaj utrzymania, ale walczymy dalej, mamy dwa mecze przed nami.